Gościem sportowego wieczoru jest pan mecenas Tomasz Siemiątkowski. Dobry wieczór. Pełnomocnik Roberta Lewandowskiego. I od razu na początku wyjaśnijmy. Nie w tej sprawie, w której zatrzymano Cezarego Kucharskiego, bo to jest sprawa karna, prawda? W tej sprawie. W tej sprawie właśnie. W takim razie, dlaczego Robert Lewandowski potrzebuje adwokata, skoro nie on jest oskarżony? Robert Lewandowski jest stroną w tej sprawie, jest pokrzywdzonym. Rozumiem. W związku z tym ma swojego pełnomocnika, którego reprezentuje jako pokrzywdzonego. Rozumiem. Czyli to jest wątek karny, wątek, w którym zarzucany jest szantaż, tak? Tak. Dokładnie o ten zarzut chodzi? Tak, dokładnie o ten zarzut. I tutaj oskarża prokuratura. Tak. Ale jest jeszcze drugi wątek, cywilny. Czy też jest pan w to zaangażowany? Nie, panie redaktorze, to mamy dwa wątki, to jest dobry moment, w którym pan to porusza na początku, żeby odciąć dwie rzeczy, czy odróżnić dwie rzeczy od początku do końca. Wątek karny to jest zawiadomienie o popełnieniu uzasadnionym, to jest zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez pana Cezarego Kucharskiego, które złożyłem ja w imieniu pana Roberta Lewandowskiego, tak jest. Prokuratura nasze stanowisko podzieliła, w związku z tym zaraz rozumiem, że wrócimy do kwestii tak zwanej pokazówki czy popisówki, bo takiego elementu w tym zakresie nie było. Natomiast Robert Lewandowski ma status pokrzywdzonego w tej sprawie. Tylko on, mimo tego, że groźby dotyczyły również jego małżonki, pani Anny Lewandowskiej. Natomiast zarzuty zostały przedstawione panu Cezaremu Kucharskiemu. I teraz na samym początku powiedzmy sobie jedną rzecz. Ta sprawa nie ma nic wspólnego ze sprawą cywilnoprawną. W sprawie cywilnoprawnej pan Kucharski pozwał pana Roberta Lewandowskiego. Skarżącą stroną tam jest Cezary pan Kucharski. Pan Cezary Kucharski. Pozwana jest akurat i spółka, i pan Robert Lewandowski. W związku z tym tam jest troszkę konstrukcja po stronie pozwanej rozbudowana, ale one sprowadzają się, te wszystkie podmioty, do osoby pana Roberta Lewandowskiego. W związku z tym my się nie wypowiadamy na ten temat, bo my nie mamy pozwu, panie redaktorze. Pan Cezary Kucharski był uprzejmy obwieścić przez media, że pozwał pana Roberta Lewandowskiego, ale nie był uprzejmy, jak rozumiem, opłacić jeszcze wpisu, a być może go opłaciła, sąd zwleka i nie doręcza nam pozwu. W związku z tym te dwie sprawy ze sobą nie mają nic wspólnego. Jeżeli mówimy o tym zawiadomieniu, o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, pan Robert Lewandowski złożył je, owszem, po złożeniu, jak się wydaje, pozwu przez pana Kucharskiego, ale złożył to zawiadomienie nie wskutek złożenia pozwu, jak twierdzi pan Kucharski, dzisiaj to przenika do opinii publicznej, tylko złożył to zawiadomienie z zupełnie innego powodu. Mianowicie z bardzo prostego powodu. Że to, co się stało w tygodniku Der Spiegel, było jeden do jednego realizacją gróźb, które pan Kucharski skierował wobec pana Lewandowskiego i de facto jego małżonki. W takim razie dochodzi jeszcze trzeci wątek, mianowicie nazwijmy to rynek niemiecki. My tu rozmawiamy o pozwach, o pańskim zawiadomieniu. To wszystko są sprawy toczone w Polsce. Wiadomo, że tygodnik Der Spiegel działa w Niemczech i gdyby próbować jeszcze dodać do tego wątki dodatkowe, to musiałyby się toczyć przed sądami w Niemczech. I można by powiedzieć, życie pokaże. Natomiast, wie pan, sytuacja jest bardzo prosta. Pan Cezary Kucharski był uprzejmy po przedstawieniu mu zarzutów użyć sformułowania, że pan Robert Lewandowski wymyślił sobie szantaż. To wymyślenie sobie szantażu miało polegać na tym, że pan Robert Lewandowski odebrał groźbę polegającą na ujawnieniu jego ewentualnych, domniemanych podatkowych nadużyć bądź też niewykonania jakichś obowiązków podatkowych, jeżeli nie zapłaci 20 milionów euro. To, co jest w materiale dowodowym, mnie jako adwokata obowiązuje tajemnica śledztwa, w związku z tym nie będę się wypowiadał, aczkolwiek do opinii publicznej. Co nieco przeniknęło. Przeniknęło co nieco. Powiedziałbym, że bardziej mniej niż więcej. Natomiast chciałem sprostować dwie rzeczy w tym momencie. Otóż zresztą nie chcąc rozmawiać ani o działaniu prokuratury, ani o materiale dowodowym, z jakiegoś powodu oczywiście przyjąłem państwa zaproszenie. Mianowicie przyjąłem je z jednego powodu. Żeby spróbować sprostować pewne nieścisłości, nieprawdziwe twierdzenia albo twierdzenia wprost kłamliwe. Które pojawiają się w obiegu, tak? Które pojawiają się w obiegu, ale i padają z pana Kucharskiego. Sytuacja jest taka, że na pewno u zarania tego sporu tkwią kwestie majątkowe.
Na pewno. I to troszkę przypomina, oczywiście wiadomo, chodzi o wspólników, natomiast przypomina to bardzo burzliwy rozwód po latach. Oczywiście to nie jest małżeństwo, to nie jest sytuacja rodzinna, matrymonialna. Natomiast w takich sytuacjach, zarówno matrymonialnych, jak i między wspólnikami, w pewnym momencie możliwa jest jeszcze ugoda. Jak pan sądzi, czy w momencie, kiedy pojawił się już, kiedy pojawiło się działanie prokuratury, to jakikolwiek odwrót z tej sytuacji, w którą obie strony kroczą coraz głębiej, jest jeszcze możliwe? Panie redaktorze, w życiu jest wszystko możliwe. Zwłaszcza w tym przypadku, kiedy pan Robert Lewandowski, co pan Kucharski mu zarzuca, również albo między wierszami, albo wprost, to zawiadomienie złożył relatywnie późno. Zresztą to jest jeden z zarzutów do pana Roberta Lewandowskiego, dlaczego złożył je tak późno i że złożył je po wytoczeniu powództwa. Otóż powtarzam, nie złożył go po wytoczeniu powództwa, tylko złożył to zawiadomienie po realizacji groźby, która została wobec pana Roberta Lewandowskiego złożona i to dwukrotnie. Tu jest kolejne przekłamanie bądź twierdzenie nieprawdziwe pana Kucharskiego. Mianowicie pan Kucharski do opinii publicznej wprowadza następujące swoje stanowisko. Jest to jego taktyka obronna, ja to rozumiem, ma do tego święte prawo. Mianowicie to stanowisko polega na tym, że pan Robert Lewandowski wymyślił sobie, proszę sobie wyobrazić takie sformułowanie, wymyślił sobie szantaż. W związku z tym opinia publiczna może się zapoznać ze sformułowaniami, których używał pan Cezary Kucharski, ale wymyślił sobie i nagrywał pana Cezarego Kucharskiego w związku z tym, że tak powiem w cudzysłowie kolokwialnie podprowadził pod takie oświadczenie. Jeżeli pan mnie pyta o coś, ja w którymś momencie mówię panu, że chcę od pana 20 milionów euro. A pan mnie pyta tak naprawdę, za co je chcesz? A ja panu odpowiadam za milczenie. Za to, że do końca życia będę musiał siedzieć cicho, że ty i twoja żona jesteście oszustami podatkowymi. I pan uważa, że to jest możliwe, żeby mnie podprowadzić albo żebym ja pana podprowadził. Nie, no to pan wtedy już widzi odpowiedni przepis kodeksu karnego, który... No, wie pan, ale problem polega na czymś innym. Jest pan skłonny zastosować. No tak, ale problem polega jeszcze na czymś innym. Mianowicie pan Cezary Kucharski sformułował szantaż dwukrotnie. Nie jeden raz, tylko dwa. Nie sformułował go dzień po dniu, tylko sformułował go we wrześniu 2019 i w styczniu 2020 roku. Sformułowanie tego szantażu jest identyczne. Ponoszę odpowiedzialność za te słowa, które mówię. Ono jest identyczne. Jest identyczna kwota i identyczny przekaz. Są minimalnie różne słowa, ale jest identyczna kwota, identyczny przekaz i identyczne dwukrotne powołanie się na pana Buszmana, redaktora tygodnika Der Spiegel, jako osobę, która tę kwotę miała wygenerować, wymyśleć bądź też zasugerować. W związku z tym obalamy mit, który się przedostaje do opinii publicznej, jakoby Robert Lewandowski tak rozmawiał z, nie bardzo rozumiemy, czy nieświadomym, czy nieprzytomnym Cezarym Kucharskim, w której to rozmowie doprowadził do tego, że pan Cezary Kucharski używa tych słów, których użył. I teraz odetnijmy to od sprawy sądowej, czyli sprawy powództwa, dlatego że te słowa z tym powództwem nie mają nic wspólnego. I odetnijmy to od kwestii porozumienia między panami. Ponieważ w trakcie tej rozmowy pan Robert Lewandowski kilkakrotnie do tego porozumienia nawiązywał i kilkakrotnie pytał i oświadczył panu Lewandowskiemu, że jeżeli podpisze z nim to porozumienie, to pan Robert Lewandowski przejmie wszystkie zobowiązania i ryzyka, które z tytułu prowadzenia wspólnych przedsięwzięć gospodarczych na panu Kucharskim mogą spoczywać. Dobrze, rozumiem. Pan mecenas reprezentuje Roberta Lewandowskiego. Druga strona tego sporu, czyli Cezary Kucharski. No, myśmy zapraszali przedstawicieli pełnomocników, żeby wzięli udział w takiej dyskusji. Niestety to zaproszenie nie zostało wykorzystane. Natomiast wszystko, co mamy, żeby w tym momencie dać jakiś kontrapunkt, co myśli druga strona, no to są wystąpienia twitterowe. Szanowni przyjaciele, dziękuję za słowa wsparcia i podsyłane informacje. Od kilku tygodni mam założony monitoring mediów i wiem, co kto mówi i pisze. Oczekuję, że tak jak dziś łatwo formułują zarzuty, opinie, tak odważnie odbiorą ode mnie i moich prawników wezwania do przeprosin. No dobrze, gdyby okazało się, że ten pozew cywilny wpłynął, jest z nim wszystko w porządku, jest opłacony i działa, to pan mecenas także będzie reprezentował w tej sprawie Roberta Lewandowskiego?
Może tak się zdarzyć, że będę współreprezentował. Jeżeli nie będę go reprezentował, to na pewno reprezentować będą prawnicy, którzy już się tym pozwem zajmują. Natomiast wracając do materiału, który pan był uprzejmy przedstawić, powiem tak, z naszej strony, i to nie jest w tej chwili nic, co byłoby dotknięte jakimś elementem cynizmu. Tak, my rzeczywiście jesteśmy w stanie przeprosić pana Cezarego Kucharskiego, bo to jest bardzo trudna dla niego sytuacja. I mówiąc szczerze i po ludzku, na pewno nie jest to sytuacja, której Robert Lewandowski chciał. Odpowiedź, dlaczego to się stało, leży w tygodniku Der Spiegel i w realizacji gruźb, które dokładnie jeden do jednego zostały zrealizowane. Bo w momencie, kiedy następuje żądanie od pana Roberta Lewandowskiego 20 milionów euro, padają słowa, które miały sugerować nie rozliczenie się biznesowe, nie rozliczenie się z przedsięwzięć gospodarczych, tylko powiadomienie opinii publicznej o potencjalnych nadużyciach podatkowych państwa Lewandowskich. Co to miało oznaczać? To oznacza, że oni jako osoby publiczne w tym momencie mają naruszoną reputację i w tym momencie jest to jedno ich reputacja i wizerunek jest jednym z najważniejszych elementów. W sytuacji, kiedy oprócz sporu o pieniądze, o udziały w spółce i tak dalej pojawia się prokurator i postępowanie karne, to dużo trudniej będzie wcisnąć hamulec. Powiedział pan redaktor, czy to jest możliwe. Tak, wszystko jest w życiu możliwe. A ile to potrwa, pańskim zdaniem? Nie wiem, ile to potrwa. To znaczy, wie pan, no, jeżeli ktoś rozpoczyna działanie w ten sposób, że realizuje groźbę poprzez niemiecki tygodnik, który ma 1 milion nakładu, jeżeli nie czeka na to, żeby doręczyć pozew, tylko, że tak powiem, przekazuje informacje przez media, jeżeli przygotowuje określoną historię, po czym jest w stanie twierdzić, że pan Robert Lewandowski wymyślił sobie szantaż, że jest to zmanipulowane, że jest to wyrwane z kontekstu, no to w tym momencie rzeczywiście najlepiej się bić w cudze piersi, bo to jest taka zasada, która jest bardzo dobra i ona się wydaje pozornie bardzo, bym powiedział, taka nie tyle efektowna, a nie też efektywna, ale ona się wydaje dość komfortowa. Natomiast trzeba się najpierw uderzyć w swoje piersi. My bylibyśmy w stanie rozmawiać o różnych rzeczach, ale do nas od momentu rozpoczęcia tej operacji nikt się nie zgłosił. Proszę zwrócić uwagę. Pan Cezary Kucharski pozywa pana Roberta Lewandowskiego, po czym w tygodniku Der Spiegel ukazuje się materiał, z którego wynika, że pan Robert Lewandowski jest oszustem podatkowym. To co ma piernik do wiatraka? Jeżeli ja mówię dzisiaj, że chcę się z kimś porozumieć, po czym zaczynam niszczyć osobę, którą, jak to wielu pańskich kolegów dziennikarzy mówi, stworzyłem, no to znaczy, że tam jest jakiś wątek emocjonalny. Pan Robert Lewandowski niewątpliwie jest wątek emocjonalny. Już o tym wspominaliśmy, że to bardzo przypomina rozwód z wielkimi perturbacjami. Pan Robert Lewandowski czekał bardzo długo, ale nie na to, żeby złożyć zawiadomienie. Tylko nie wierzył w to, że człowiek, z którym współpracował przez tyle lat, będzie w stanie zrealizować groźby. Nie, że będzie go w stanie pozwać. Pan Robert Lewandowski, jeżeli nie zgadza się z rozliczeniami z działalności gospodarczej z panem Kucharskim, w tym momencie panowie się rozstają, wstają od stołu negocjacyjnego i następuje wytoczenie powództwa i pozew się będzie toczył. Tak jest od tysięcy lat, jak świat światem, tak ludzie się spierali o pieniądze. Natomiast te groźby pan Robert Lewandowski swego czasu i to znajduje się w sposób udokumentowany, bardzo przeżywał, bardzo wzburzało to zarówno nim, jak i jego żoną, jak i miało wpływ na funkcjonowanie jego rodziny. Natomiast nie zakładał w ogóle, że to jest możliwe, żeby ktoś zrealizował tego typu groźby. Jeżeli widzi Der Spiegla, w którym jest odsądzany od czci i wiary jako oszust podatkowy w kontekście swoim i swojej żony, uświadamia sobie tylko jedno. Rzeczywiście groźba jest realizowana. Co w tym momencie myśli każdy? No, mówi, muszę chronić siebie i swoją rodzinę, idzie do prokuratury. To jest proste. Tak, tylko że Der Spiegel wychodzi w Niemczech. W Polsce raczej niewielu ludzi go czyta. Panie redaktorze, powiedziałbym tak, muszę się zasłonić tajemnicą śledztwa, ale zapewniam pana, że o tym, żeby w Polsce Der Spiegel był rozpowszechniony, zadbał pan Cezary Kucharski, który zanim ten... Może treść, nie sama gazeta. Zanim ta treść została rozpowszechniona, pan Cezary Kucharski zadbał o tłumaczenie tego tekstu i zadbał o to, żeby on dotarł do właściwych rąk, właściwych dziennikarzy. I krążyło to już po Warszawie znacznie wcześniej. To znaczy, myślę, że wiele, wiele godzin zanim się ukazał.
Ale ten moment, kiedy włączyli się w to wszystko państwo, czyli pełnomocnicy prawni, włączyła się prokuratura, za chwilę będzie sąd, to jest czubek góry lodowej, ponieważ nie jest żadną tajemnicą, że niesnaski między obydwoma panami trwają już ładnych parę lat. Niesnaski trwają, bądź też pewien chłód się pojawił oczywiście i należało to rozwiązać w sądzie. To znaczy albo jest stół negocjacyjny, albo jest sąd. A jeszcze lepiej polubownie. No jeżeli pojawia się sąd, to dalej jest szansa oczywiście na rozmowy, na mediację, na mediację bądź też na ugodę. Są różne formy rozwiązania tego sporu. Natomiast, panie redaktorze, doniesienie na de facto siebie, ponieważ proszę zwrócić uwagę, że pan Kucharski w okresie, na który wskazują media, odpowiadał i zarządzał spółką, w której funkcjonował razem z panem Robertem Lewandowskim. Pan Robert Lewandowski realizował swoje plany życiowe, a pan Cezary Kucharski zarządzał tą spółką. W związku z tym to jest bardzo tak psychologicznie zastanawiające, dlaczego ktoś zwraca uwagę na czyjeś niedomogi podatkowe, ewentualne bądź rzekome, natomiast nie zdaje sobie sprawy z tego, że one obciążają również jego. Pan Robert Lewandowski miał bardzo wiele w tym zakresie wykonanych czynności. Prezentował panu Kucharskiemu różnego rodzaju dokumenty, w tym ekspertyzę czołowego polskiego specjalisty z zakresu prawa podatkowego. Pan Cezary Kucharski nie chciał tego słuchać, a nam nie przedstawiono żadnej precyzyjnej, powtarzam, ekspertyzy, z której wynikałoby, że są jakieś wątpliwości podatkowe. Jeżeli one by miały dotyczyć pana Cezarego Kucharskiego, pan Robert Lewandowski deklarował mu, że przejmie za niego tę odpowiedzialność. W związku z tym dzisiaj wszystko jest otwarte. Trzeba było przedstawić dokumenty, trzeba było wynająć firmę, która dokonuje audytu. Trzeba było udać się do niemieckiego urzędu skarbowego, który jest w posiadaniu wszystkich potrzebnych dokumentów, no i zdać się na ich ocenę. Zapewne to nie będą poważne nadużycia. Natomiast wydźwięk szpigla jest, wie pan, taki, i to jest oczywiste, bo i pan Buszman funkcjonował w kontekście pana Messiego i tak dalej, i tak dalej. No tylko, że pan Messi i jemu podobni koledzy na Wyspach Dziewiczych oraz innych offshore'owych miejscach podatkowych mieli problemy podatkowe w związku z tym, że tam lokowali swoje pieniądze. Jeżeli dzisiaj byłby jakikolwiek problem w zakresie podatkowym pana Roberta Lewandowskiego, to on będzie wynikał z następującego kontekstu. Otóż jest rezydentem w Niemczech i tam zarabia pieniądze i płaci podatki. Natomiast swój wizerunek wykorzystuje w Polsce i w Polsce płaci z tego tytułu podatki. W związku z tym, jeżeli jest jakaś różnica w naliczeniu podatku, ona może wynikać tylko i wyłącznie z interpretacji urzędu niemieckiego, który może uznać, że mimo, że wykorzystuje nasz rezydent, czyli rezydent niemiecki wykorzystuje swój wizerunek w Polsce, to uważamy, że powinien zapłacić podatki w Niemczech, bo on jest wyższy aniżeli w Polsce. To jest taka różnica pomiędzy panem Messim a panem Cristiano Ronaldo, a panem Lewandowskim. Natomiast pan Buszman nie był uprzejmy na to zwrócić uwagi, tylko, że tak powiem, w tym artykule również, że tak powiem, czy nie w artykule, a w komentarzach cały czas zadbano o to, żeby te konteksty się pojawiały. I te konteksty się oczywiście przenikają, a my spokojnie na to patrzymy. Muszę przerwać, ponieważ czas nam się kończy. Moglibyśmy długo. W każdym razie dziękuję bardzo za wtajemniczenie nas w stanowisko w tym sporze Roberta Lewandowskiego. No, druga strona, mam nadzieję, kiedyś jeszcze zaprezentuje nam swoje. Mam również nadzieję, że w tym studiu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.